Polskie Radio. PIK. Dzień dobry. Nieco później niż zwykle, 16 minut po godzinie 12, ale jesteśmy. Audycja Raz na Zielono z Polskiego Radia PIK do prawie godziny 13. Witamy radiosłuchaczy, witamy internautów i przy okazji polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam dostępny jest nasz program w wersji wideo. Małgorzata Burchardt, witam serdecznie. Dzisiejszą audycję realizują Magda Brzezińska, Janusz Wiertel, a w moim studiu pani Małgorzata Kołacz. Dzień dobry. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Witam serdecznie. I pan Henryk Kołcon. Dzień dobry. Witamy gorąco. Schyłek lata to zwykle czas podsumowań kończącego się sezonu. W wielu ogrodach działkowych trwają święta plonów. Dzisiaj dożynki wojewódzkie w Żninie i festyn w Przysieku, ale to też czas przygotowań do nowego sezonu. Jutro w Minikowie jesienna wystawa ogrodnicza, stąd obecność w studiu wysłannika Minikowa, pani Małgosi. A zatem pani Małgorzato, co tam się będzie jutro działo? Chciałam powiedzieć, że nie tylko ta wystawa jesienna, ogrodnicza, ale też mamy promocję karpia. Tak, pamiętajmy, jest, że nasz ślesiński karp, tak, jest rewelacyjny, że będą pokazy, jak go rozbierać, będą pokazy, jak coś z niego można zrobić. Pewnie będzie można go spróbować również na tych pokazach, ale również przepraszam, będzie, że wchodzę ze słowo, ciekawe, jak karp smakuje we wrześniu. Jeżeli wyrósł i ma swoją wagę, to na pewno też bardzo dobrze, bo oczywiście wszystkie karpie muszą być przygotowane do sprzedaży. Nie ma tak, że bezpośrednio z produkcji ten karp trafia, on musi się w jakiś sposób... Do Bożego Narodzenia nowe urosną, rozumiem. Oczywiście. Musi się oczyścić, ale tu jest świetna okazja, żeby po prostu z tym karpiem jakby się zetknąć. My mamy też wystawę ogrodniczą, będzie też możliwość spróbowania lokalnych produktów, potraw, ale na uwagę szczególną zasługuje niepodległościowy piknik. Proszę państwa, w międzyczasie w Minikowie, organizując ten piknik, pojawiło się wojsko, pojawiła się policja, pojawiła się straż pożarna. Proszę państwa, tylu mundurowych chyba w jednym miejscu jeszcze nie widziałam, ale co będzie jutro? Ale co będzie jutro, to się zastanawiam. Obiecano nam pełne wyposażenie czołgów, pełne wyposażenie wozów opancerzonych. Będą manewry, będą pokazy. Zapraszamy, będzie naprawdę. Będzie się działo. Będzie się działo. Piknik, w ogóle wystawa w Minikowie od 10, ale piknik z grochówką. Wojsko obiecało, że będzie dla każdego. Obiecało, to zobaczymy. Pyszna wojskowa grochówka. Będzie... Miałam okazję jeść taką w tym roku na Westerplatte. Polecam wycieczkę, proszę państwa. Ciekawe połączenie ogrodnictwa, rolnictwa i wojska. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że będzie impreza dla każdego, dla wszystkich i naprawdę możliwość spędzenia czasu bardzo sympatycznego, miłego, z pewną edukacją. I wydaje mi się, że też na górze będzie super, bo zapowiadana jest piękna, słoneczna pogoda. Upału nie będzie, tak upału nie będzie, także będzie do zwiedzania. Także naprawdę serdecznie zapraszamy na te nasze manewry, na tę wystawę ogrodniczą, na tą promocję karpia, bo będzie się działo, będzie się działo. A zabawa zacznie się już rano? O 10. O 10 zaczynamy imprezę i do 18 to będzie trwało. Skoro kiermasz, to będzie można coś kupić. Z myślą o nowym sezonie ogrodniczym. To nie jest taka za bardzo dobra pora na te zakupy, no tak? Bo to jest ani rośliny, które są kopane, no ewentualnie można kupować rośliny pojemnikowane. Na co się nastawić wobec tego można?
będzie. Proszę Państwa, ja to zawsze wychodzę, że w ogrodzie to powinny być takie perełeczki, takie coś, co żeby sąsiad buduje nas i taka lekka zazdrość u sąsiada, i zawsze trzeba tego szukać, bo zawsze coś można na takich właśnie kiermoszach znaleźć. Jesienna wystawa ogrodnicza jutro w Minikowie. Ja tylko dodam, że nie zabraknie tam również Polskiego Radia PIK od godziny 13 do 14 na antenie naszej Raz na Ludowo z Minikowa na żywo. Zapraszam w imieniu Andrzeja Krystka. A skoro mówiliśmy już na początku o tym, że schyłek lata to zwykle czas podsumowań, no to czas podsumować ten kończący się sezon w ogrodzie. Sezon jeszcze będzie trwał, to jeszcze nie tak podsumowujmy, że są dożynki. To był trudny rok? To był bardzo trudny rok, bardzo, bardzo nietypowy rok, bardzo suchy rok. I jeszcze z tego, co meteorolodzy zapowiadają, to jeszcze mamy takiego, lata, łagodnego lata lub pięknej jesieni, jeszcze około 2 miesiące. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast na pewno owoce dojrzewają dużo szybciej. Już niektóre odmiany, które normalnie jabłka były w październiku zbierane, już są gotowe do zbioru. Gruszki masowo. Wiele rzeczy, które były dużo później, w tej chwili już są gotowe do zbioru. Z czego to wynika? Z naszej pogody. Temperatura, wilgotność. Susza. To, co ja przez cały czas. Kilka lat temu mówiłem, że zaczynają tutaj Kujawy i Pomorze wysychać, zamieniać się w step, to Janek mówił, że to tak normalnie jest, a to i nieprawda. I dzisiaj też pewnie by mówił. Ostatnio inaczej. Mówił, że jednak mamy suszę. Byliście zgodni, a jednak. I ta susza jest, bo powiedzmy to, że nie pada, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, poziom wód gruntowych poszedł bardzo nisko. Ja obserwuję Instytut w Puławach, oni tam podają od czasu do czasu, że około 2 metry poszedł w dół poziom wód gruntowych. I przy braku opadów deszczu nie mamy podciągania od spodu. I to jest największa tragedia. Jeżeli chodzi o nasze ogrody przydomowe, działkowe, jeszcze sobie damy radę, chociaż już niektóre gminy czy niektórzy dystrybutorzy wody zapowiadają wzrost. W niektórych ogrodach są limity wody, mało tego, są przerwy w dostawie wody, w dostępie wody do ogrodu. Bo nie tak? jesteśmy w stanie dostarczyć. Obyśmy nie byli tak jak tego roku Irlandia, bo tam jest w ogóle wyschnięte wszystko, łącznie z zakazem mycia samochodów, podlewania i to, co odpukać, ale w Bydgoszczy jest jedna dobra sprawa, o tym muszę wspomnieć, że to, co robią wodociągi i kanalizacja, zaczynają zbierać czy przygotowywać zbiorniki na wodę deszczową. Może się okazać, że to będzie zbawienie. Zbawienie, a jedyne chyba w Polsce miasto. Ale skąd ta deszczówka, panie Henryku? Pada. Miejmy nadzieję, że ten okres zimowy, jeżeli nie będzie śniegu, to będzie troszeczkę deszczu. I każda kropla w tej chwili się cenna, będzie liczyła. Na wagę złota. Może się okazać, że będziemy w naszych domach, w naszych ogrodach działkowych mieli dwie instalacje wodne. Jedną wodę techniczną, która będzie służyła do mycia, do jakichś tam powiedzmy toalet i tak dalej, a druga woda typowo do spożycia, bo ta bydgoska woda jest bardzo dobra, ale już tak jest w niektórych ogrodach. Może się okazać, że jej zabraknie. I to jest ten problem. Także ta susza ma też swoje zalety. Ja tutaj dzisiaj do studia przyniosłem. To są skutki suszy, proszę Państwa. Niezwykle pachnące. Parę rzeczy. To są różne odmiany. Lawendy. Lawenda kwitnie na potęgę. I to jest roślina. Pachnie też na potęgę. Pachnie tak. To są niektóre niepachnące, niektóre pachnące. Tutaj mamy 3-4 odmiany lawendy. Jakie odmiany? Ona wygląda tak samo. Nie wygląda tak samo. Każda jest inna. Inny kwiat, inny, a jeszcze inny zapach. Oj, te małe, a te trochę większe. Ta na przykład odmiana Grosso jest odmianą o bardzo długich kłosach.
zawartość olejku bardzo wysoka, czyli nadaje się typowo na olejek. Grosso, tak? My też grosso. Mamy grossa naszego Jarka. Tak, podobnie coś. Natomiast jest duża zawartość olejku, nie nadaje się na suszenie, bo ona się robi brązowa. I, czyli tam w wodzie, tak? To jest taka, powiedzmy, do woreczków gdzieś tam. Natomiast tutaj jest taka fajna lawenda o zupełnie innych kwiatach, ciemniejszych. I to jest odmiana, która z kolei bardzo ładnie zasycha. Tu jest duczmil odmiana o jaśniejszych kwiatach, o białych kwiatach, są o różowych kwiatach, o różne zawartości olejku, różne przeznaczenie. Takich odmian jest w ogóle? Ja u siebie mam 10, a ile ich w sumie jest, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo z lawendą jest to, że była taka odmiana, bardzo stara odmiana i u nas wąskolistnej lawendy, Vera, która najbardziej nadaje się do ogrodów. Ona jest całkowicie mrozoodporna. Poza jednym cięciem i troszeczkę wiosennym nawożeniem jest bezobsługowa, że tak powiem. Ona nawet przy takiej suszy ona rośnie i nie ma problemów. Natomiast... Ale ona nie powinna teraz kwitnąć, prawda, panie Henryku? To znaczy te odmiany, które tutaj mam, to są odmiany, to jest wąskolistna, to jest wąskolistna, to jest też wąskolistna, a to jest pośrednia. I to są wszystko odmiany, które powtarzają kwitnienie. Jeżeli są odpowiednio przycięte, bo czego my się boimy w ogrodach? Cięcia. A dlaczego się boimy? No bo to takie ładne i zniszczymy. A lawendę w zasadzie po kwitnieniu się ścina połowę krzaka. I to nie są pojedyncze jakieś tam kwiatki, które wyskakują. Vera. Czyli to tak nie do końca efekt suszy, prawda? Tylko tego cięcia. I cięcia, i pogody, sprzyjającej pogody. Lawenda jest rośliną słońca i wiatru. Też są błędy, że sadzimy gęsto. Wtedy nie jesteśmy w stanie opanować chorób grzybowych, bo jest... A jeżeli mamy lawendę sadzoną co 80 cm, co metr niektóre odmiany, a nawet w wypadku tej grosso to jest nawet 1,50 m, to wówczas mamy krzaki takie o średnicy prawie metra. Wiatr przewieje, nie ma chorób grzybowych, jeżeli jest słońce. Z zeszłego roku gorzej się przetrzymały, ale wytrzymały. Dlatego sadząc lawendy musimy odpowiednio podłoże przygotować. Szczególnie tak jak ja tam mam u siebie... No właśnie, jakiego wymaga podłoża? Przepuszczalnego podłoża. Mm-hmm. Przepuszczalnego podłoża. I zasadowego. I najlepiej rośnie przy murach, tam gdzie były jakieś składowiska. W tej chwili już się nie składuje materiałów budowlanych, ale kiedyś tak było. Ale bardzo fajnie na przykład rośnie po rozebranych budynkach, starych budynkach, gdzie tam jeszcze była ta zaprawa wapienna. A w naszych warunkach to jest w tej chwili fajne, bo kładziemy włókninę, kładziemy kamień wapienny, wysypujemy, mamy białe podłoże, piękne szare lawendy z niebieskim kwiatem, a jednocześnie wapno, czy ten kamień wapienny pozwala nam utrzymać odpowiednią kwasowość podłoża. Nieprawdą jest też, że lawenda na przykład nie wymaga nawożenia, bo niektórzy mówią, nie wymaga nawożenia. Nieprawda, wymaga nawożenia, z tym, że nawożenia bardzo rozsądnego. Niewiele, w małych dawkach, 3-4 razy w ciągu sezonu. I wówczas mamy piękne okazy w naszych warunkach i wytrzymują, mówię, w wypadku lawendy tej wąskolistnej, to jest 100% pewność. W wypadku lawendy francuskiej to w zasadzie możemy sobie podarować, bo taki rok jak ostatni był, to poleciała wszystka. Natomiast lawenda pośrednia, no grosso wytrzymało. Są odmiany, które mniej wytrzymałe. Czy ta odmiana Beate też jest to pośrednia, wytrzymała. No... Która się pani najbardziej podoba, pani Małgosiu? Ja tylko chciałabym powiedzieć, że wielką sztuką jest utrzymać piękny pokrój lawendy przez całe jej życie. Tak, bo z reguły to jest tak, kupujemy roślinę, ona ślicznie wygląda. Pierwszy rok ślicznie wygląda. Drugi rok już wychodzi nam poza te obszary swojego śliczności, tak? Wychodzi nam do góry, a dół zostaje ogołocony i to wygląda okropnie. Dlatego tak jak tu pan powiedział,
cięcie, bo oprócz tego, że kwiaty ma dekoracyjne, to jeszcze te liście, sam pokrój jest też bardzo dekoracyjny. A jeżeli to jest uzupełnienie do roślin ciemnozielonych, czy jakichś kolorowych, no bo to wyjątkowy ma. Czy białe podłoże, tak jak w tej chwili jest często? Dokładnie, no to też zależy nam na tych pięknych liściach, na tym, żeby to było takie soczyste, takie jędrne, takie żywe. No tutaj wiążę akurat do studia rośliny gotowe też, żeby pokazać różnorodność liści. Natomiast ze względu na powiedzmy jakąś tam kolizję drogową musiałem gwałtownie hamować i w samochodzie mi się wszystko to się wymieszało. Nie nadaje się do pokazania. Ale może kiedyś przywiozę na wiosnę czy jeszcze w tym roku różnorodność liści i mówimy, lawenda ma szare liście. Czy popielate. Jest cała gama. Od żółto obrzeżonych, biało obrzeżonych, poprzez ileś odcieni tej szarości. I no można naprawdę sobie skomponować bardzo fajny ogród lawendowy, szczególnie w tych warunkach, gdzie... No właśnie, po co mieć lawendę w ogrodzie? Po co? No lawendę... Mamy problemy zastosowanie, mówiąc krótko. Zastosowanie. Mamy problemy z wodą. I tak jak powiedzmy w tej chwili tutaj widać, kwitnie. Ona kwitła cały lipiec, została przycięta, kwitnie znowu i będzie kwitła aż do mrozów. Czyli mamy długi okres kwitnienia. Mamy szczególnie na glebach lekkich możliwość utrzymania jej, bo nie wszystko wytrzymuje. Do tego może być, powiedzmy, z lawendą wkomponowana santolina, czy jeszcze wiele innych roślin. Mm-hmm. Uzupełnienia jakieś i mamy piękny ogród. No ja mam w planach zrobienie takiego zakątka lawendowego i jeżeli by to się udało, a dożyję, to może za 2-3 lata zrobimy transmisję na żywo z ogrodu lawendowego. Już się nie mogę doczekać. Proszę Państwa, nieważne jakiego koloru są liście, jak wyglądają kwiaty, piękny zapach, niesamowity zapach, który też ma swoje zastosowanie, prawda? Praktyczne zastosowanie tam, gdzie rośnie lawenda. Na przykład ja mam w różnych miejscach i w tej chwili na przykład w innych bylinach są komary. W lawendzie nie ma i w okolicy... Czyli warto sadzić w pobliżu domu. Lawenda też włożona do bielizny, czy pościelowej, czy w domu do szafy odstrasza mole. To też jest bardzo dobra sprawa. A nawet ten zapach jest na tyle przyjemny, że można zasuszyć, postawić i tam trochę w domu pachnie. Katary. No. Wąchać lawendę, olejki eteryczne mają bakteriobójcze zastosowanie, mydło lawendowe, lawenda do kąpieli, lawenda do aromaterapii, olejek lawendowy. Jest bardzo prosty sposób, ja teraz nie powiem, jak wyprodukować olejek lawendowy, ale jest bardzo, bardzo prosty sposób domowy. Gdzie możemy wodę lawendową wyprodukować do zmywania twarzy. No wiele zastosowań. Jeżeli mamy 2-3 krzaki lawendy, moglibyśmy całą audycję jeszcze więcej mówić na temat... Tylko o lawendzie. Tylko o lawendzie, o zastosowaniu lawendy. Tu pan mówi o zastosowaniu w domu, ale taka lawenda w ogrodzie powinna znajdować się w tym miejscu, gdzie odpoczywamy, gdzie długo przebywamy, gdzie możemy jakby rozkoszować się tym aromatem na bieżąco. Czyli jak mamy altanę, to przy altanie, jak mamy ławeczkę, to przy ławeczce. Bo działa relaksacyjnie? Również, tak, bardzo, aha, tak. A z drugiej strony lawenda jest kwiatem, który przyciąga wiele owadów. To też całkiem inaczej na nas wpływa, to życie, te motyle, czmiele i pszczoły. No to jest fajne, naprawdę, w ogrodzie. No, to zobaczymy. Zachęcamy do uprawiania lawendy. Co wyjdzie z lawendą i jeżeli wyjdzie mi ten zakątek, no to może za parę lat pokażemy to chociaż na zdjęciach, a może być może, że jakąś transmisję. Jesteśmy teraz w internecie, więc z kamerą się tam narysujemy. Jest możliwe w tej chwili, mobilność jest taka, że tam powiedzmy wóz transmisyjny że nie ma świat problemu. Stoi otworem. Oczywiście. Ja przypominam o numerze telefonu do nas, proszę Państwa, proszę dzwonić
20 45 50 90, kierunkowy 52. Proszę pisać raz na zielono @radiopik.pl. Jesteśmy też na Facebooku, tam w komentarzach można zadawać pytania do naszych dzisiejszych ekspertów. No proszę Państwa, to muszę powiedzieć, że oddźwięk naszej audycji jest, napisała do mnie taka koleżanka z Koszalina, że słucha nasze, Milka Kuflik, przy okazji pozdrawiam, miłośniczka żurawek, gdzie tam, to jest następny temat, od skrajny do lawendy i powiedzmy jest... W internecie utworzyła się taka grupa miłośników żurawek, gdzie wymieniają się, sprzedają, kupują. No zdaje się, że pan też przyprowadził do nas do studia taką miłośniczkę żurawek. Jadzia w tej chwili wypoczywa nad morzem, ale robi pozdrawiamy, robi kolekcję żurawki, też bardzo ciekawe. To też jest głęboki temat. Będzie tam, z tego co wiem, dużo ponad 200 odmian żurawki i będzie to tylko... czy w większości ogród żurawkowy. No, troszeczkę... Ciekawe, czy więcej jest odmian żurawki czy lawendy? Zdecydowanie żurawki. Zdecydowanie żurawki i powiedzmy tego wychodzi co roku kilkanaście nowych odmian. Są siewki, są krzyżówki laboratoryjne. Ale co, bo tak łatwo to wyprodukować? Wyhodować? To znaczy rozmnaża się żurawka. Że ta pasja bardzo... się rozwija. Nie, to jest moda. To żurawka w ogóle pochodzi z Kanady, Stany Zjednoczone. I ona tam swego czasu była ta żurawka krwista. Później się okazało, że bardzo fajnie się rozmnaża, bardzo fajnie wytrzymuje zimy i można zrobić z tego kolorowe liście. Została skrzyżowana z tiarellą i wtedy ta żurawko... Rella, czy powiedzmy żuraweczka, to tam tak w skrócie nazywają. Bardzo, bardzo podobne rośliny i tych odmian co roku się pokazuje wiele o różnym wzorze liści, od prawie że czarnych do żółtych z przebarwieniami. No jest zresztą to, co było na ostatnich dywanach, tam pokazano 80 odmian. W tej chwili już mam 120, ale to... To jest nic w stosunku do kolekcji narodowej, jaka jest w Polsce i do kolekcji to, co ma Jadzia. Aż dech zapiera i brakuje słów. A wracając do słów, proszę Państwa, to przechodzimy do telefonów. Dajmy szansę słuchaczom. Dzień dobry. Halo. Halo? Witamy serdecznie. Halo, halo. Witamy. Kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Mam floksy na działce. I one mi się w tej chwili jakoś coś tam jest i przebarwiły się jakaś takie białe liście powstały. Mączniak. Miedzian. Miedzian, amistar, oprysk. To znaczy już w tej chwili no... Osłabi pan działanie tego mączniaka, natomiast o tej porze zazwyczaj po 15 sierpnia, jeżeli pan ma floksy, to jest profilaktycznie i wówczas można, że tak powiem, uchronić te rośliny. A teraz opryskać albo miedzianem, albo amistarem i na pewno pan ograniczy działanie tego mączniaka. Natomiast no, teraz, to co czy już... powtórzyć? A czy ja mam, czy ewentualnie to ściąć, wyrzucić, krzaczek opryskać miedzianem, żeby nie, na przyszły wie pan, bo ja rozumiem, że te floksy u pana jeszcze kwitną, bo one też zaczęły dużo wcześniej... Dużo wcześniej zaczęły kwitnąć niż normalnie, a ten przychodzi okres tam po 15, po 20, około 20 sierpnia i one już zaczynają te choroby grzybowe bardzo silnie, a szczególnie floksy są podatne na mączniaka i mówię tutaj dwie rzeczy, albo miedzian, albo amistar. Miedzian. No ślicznie, ale jeszcze mam drugie pytanie. Ale proszę pana, ja tylko dokończę tamten temat, tak? Bardzo proszę uważać, przeczytaj dokładnie etykietę środka ochrony roślin. Z tego względu, że floksy kwitną, to odwiedzają to owady zapylające, między innymi również pszczoły. Jest to preparat, który jest pewnie szkodliwy dla pszczół. Proszę dokładnie przeczytać etykietę, zobaczyć, jaki jest okres karencji, jaki jest okres prewencji, szczególnie dla pszczół.
Tak, żeby pan nie spowodował wytrucia pszczół w swoim rejonie. To jest bardzo ważna sprawa, proszę pana. I proszę na to zwracać uwagę, bo działkowcy sobie lekceważą te sprawy. My tutaj zawsze podkreślamy, że... to ja prowadzę, proszę panią, zawsze wieczorem. No, ale czasami to... prewencja jest dłużej niż jeden dzień, czy tam okres nocny. Dlatego proszę, żeby przeczytać etykietę dokładnie. To znaczy, przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zabiegu chemicznego, czy nawożenia, czy oprysku, to oczywiście, bez przeczytania etykiety to nie ma mowy. To ja czynię. Ale mam drugie pytanie, czy można jeszcze tak, na tak, proszę bardzo. Tak, mam korankę, która urosła mnie bardzo, bardzo dużo, ale opadają jej te... Ale co pan ma? Jodłę korańską. Korańską, w pełnym słońcu jest? W pełnym słońcu? No tak, zasłania ją praktycznie brzoza. Trochę na dole. Jodła, jeżeli jest w półcieniu, cieniu, może mieć pan z nią problemy. Każda jodła. One są w pełnym słońcu, mogą być też choroby grzybowe. I wówczas, jeżeli opadają, liście zasychają, spróbować opryskać. Ten Amistar w tej chwili jest taki w miarę dobrym, a łagodnym, bo to jest środek systemiczny. I spróbować opryskać, a mówię, podstawowym błędem, jeżeli chodzi o jodły, to jest cień czy półcień. Ja u siebie sama zrobiłem, gdzie mi się rozrosły duże rośliny i została jodła w cieniu. Czyli w pełnym słońcu byłoby dobrze. Ja ślicznie dziękuję za informację. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Również pozdrawiam. Ładna audycja, wysłuchuję ją co tydzień. Życzę państwu wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego. Do widzenia państwu. Dziękujemy, pozdrawiamy. Życzymy powodzenia i do usłyszenia. I kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, mam takie pytanie. Otóż stoję przed krzewem budynia Dawida, który ma około 3 metrów wysokości, pięknie kwitnie. I teraz mam pytanie. To jest krzew 10-letni. Czy ewentualnie można go przesadzić? Wszystko można zrobić, tylko trzeba go przygotować do przesadzenia. No ja wiem, że to trzeba okopać, żeby on tam, prawda, tego. Bo wiem, proszę państwa, ja gdzieś też czytałem, że taki krzewów Budleja Dawida się nie przesadza. Ale wy jesteście fachowcami, to doradzicie. A dlaczego pan chce go przesadzić? No wie pani, bo on pomiędzy... dwoma iglakami tak został wkomponowany. Iglaki były małe, te iglaki dorosły do 5 metrów. Mhm. I piękny krzew, iglaki piękne, no i coś trzeba zrobić. Iglaków szkoda wyciąć, a to miał ten budle, jak to przesadzić, no. Inne miejsce, które mam. Dlatego, wie pan co, no to wszystko można zrobić, tylko to jest... trzeba przygotować. Przede wszystkim... Nie na raz. Wziąć w tej chwili nawet jeszcze... szpadel jak najdłuższy i wokół tej budlei, tak powiedzmy w odległości, ja nie wiem jaka ona jest duża. No duża, jest, mówię panu, że 2,5 do 3 metrów. 3 metry, no o średnicy tam powiedzmy metra czy więcej. A średnica około 90, tak. No, tak. Jeden chłop nie da rady. I tak też wziąć szpadel i dość głęboko popodcinać korzenie. I podlewać, tak? I podlewać, żeby ona wytworzyła w tym jak najbliżej pnia dużo korzeni włośnikowych. Najlepiej jakby była lekka zima, wczesną wiosną, lekko okopać, owinąć tą bryłę tak na tej powiedzmy obwodzie tych 90 metra, owinąć to jutą czy włókniną, żeby przenieść tą bryłę korzeniową jak najlepiej. Jeżeli by była lekka zima, to pewne rzeczy nam to załatwi, że ta ziemia będzie zmarznięta i mamy pewność, że to będzie wielka bryła. A jeżeli nie, no to trzeba okopywać i sznurować. To jest wszystko do zrobienia. W tej chwili w profesjonalnych zakładach, które przesadzają, mają specjalne maszyny. Natomiast w warunkach takich działkowych, domowych, trzeba wrócić do tych metod, które przesadzali nasi
poprzednicy i dziadowie i nie tylko. I, no, tak, no. Ja jestem z tego pokolenia, że też jeszcze przesadzałem i do tej pory świerk rośnie w Ciechocinku, który 30-letni świerk przesadzaliśmy na takich zasadach, że najpierw go 2 lata przygotowywaliśmy do przesadzenia, bo to była, długo, ciekawa roślina i do tej pory on rośnie. Ale tutaj pan w tym przypadku nie będzie musiał tego. Nie, 2 lata nie, ale powiedzmy teraz wziąć, przyciąć, podlać. No, dobrze, jeszcze proszę pana tak, teraz obkopać, podlewać. Nie, obciąć tylko, przyciąć, nie? Przyciąć go gdzieś na wysokości 20 centymetrów, tak? Nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W obrębie tej rośliny... Ale ja mówię o te krzewy, które wyrosły w tym roku. Bo przecież ja co roku go tnę nisko i on te pędy puszcza, wie pan, przez szeroko... Dobrze. To takie... Tu mówimy w tej chwili, nie mówimy o koronie, tylko mówimy o bryle korzeniowej. Dobrze. Pierwsze trzeba przygotować bryłę korzeniową, czyli podciąć korzenie. I podlewać go, utrzymywać taką średnią wilgotność, żeby wypuściła nowe korzenie włośnikowe. Tak, no rozumiem, tak. Jeżeli będzie pan miał nowe korzenie włośnikowe, wczesną wiosną okopać go, owinąć tą włókniną, ten korzeń i przesadzić w nowe miejsce. Ta włóknina jest po to, żeby ułatwić panu przeniesienie tej bryły korzeniowej. Tak. Natomiast po posadzeniu, jak już pan przesadzi, wówczas mocno przyciąć. No? I całą wiosnę intensywnie podlewać, bez nawożenia, dopiero pod koniec tego okresu wiosennego, jak roślina już ruszy i będzie widać, że ona ma przyrosty, to można tam powiedzmy do połowy lipca nawozić. No spróbuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałem powiedzieć jedną sprawę. Otóż w jednej z audycji było, że borówki w tym roku zasychają. Ja muszę powiedzieć, że u mnie borówki są, ale tej, prawda, upały, to ja codziennie pod każdy krzak wiadro wody wlewałem. Wie pan, tak, to zależy też od podłoża, bo są rośliny, które na przykład, mimo że dostarczało się im wody, to albo zasychały, albo się gotowały przy tych temperaturach. Jeżeli była wystawa południowa, to zdarzały się takie rośliny, które rozkwitły i się zrobiły białe, czyli one zostały przez słońce ugotowane. I to samo jest z borówką, że ona po prostu, system korzeniowy borówki jest przeznaczony do temperatur tam powiedzmy w granicach 25-30 stopni. A w wystawie południowej, czy mieliśmy nawet tego roku do 40 stopni. Tak, było i, dużo. I może i nawet więcej. I dlatego one zasychały, po prostu nie nadążyły pobierania wody. Są rośliny, które normalnie się dobrze spisują w naszych warunkach, a w okresie tej od 11 do 17 liście im klapną i są zwiędnięte, mimo że podłoże mają mokre. Po prostu system korzeniowy nie nam... I to samo było tego roku z borówką. Jeszcze jedno pytanie, proszę pana. Otóż mam maliny, które ładnie obrodziły, tylko niepokoją mnie, że liście srebrzeją. Czy to by była jakaś, prawda, choroba? Bo wiem, że na śliwach to jest srebrzystość liścia, a na malinach? Raczej to nie, ja się nie wiem, to by trzeba pana, dokładnie... To maliny polany, które co roku ścinam. Tak, no to jest na jednorocznych i to prawdopodobnie nie jest choroba, a właśnie to też Pani jest... Pani Gosia ma jakiś pomysł? A oglądał pan te liście z dolnej strony? No ja mogę przysłać? Nie, ale czy oglądał pan liście z dolnej strony? Bo z górnej strony mogą się srebrzyć, a pod spodem mogą być takie rdzawe wypustki. Nie, normalne są pod spodem. Normalne pod spodem. A one się srebrzą pod spodem, czy srebrzą się u góry? Srebrzą się pod spodem, i niektóre na wierzchu, prawda, się robią takie srebrzysto-brunatne. Wie pan co, jednak trzeba by było użyć binokulara i sprawdzić, czy tam czasami szpycieli nie ma, bo one też mogą powodować to, że pojawia się kutner, który sprawia wrażenie właśnie jakby srebrzenia. Ale to trzeba by było mieć binokular, sprawdzić. Zaraz liście pozrywam i wezmę lupę i będę sprawdzał. Nie sprawdzi. Zwykłą lupą nie. Nie sprawdzi pan lupą, musi pan mieć powiększenie przynajmniej 40 razy. No to coś to widzi pan, no ale może pan zawsze pozbierać liście i przywieźć do Minikowa.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Życzę miłego, prawda, spędzenia czasu i w Binnikowie, nie wiem, czy pojadę, ale... Ale zachęcam, tam. Ja... jutro. Super tam będzie. Jutrzejszy termin dobry? Tak. Super. No, proszę super, bardzo, tam to jesteście umówieni. Do usłyszenia i do zobaczenia. Tutaj pani redaktor pytała, jak to gra wojsko i mundury z ogrodnictwem. Orkiestra będzie 40-osobowa. Ogrodniczki nie, ja sobie tak myślę, że proszę państwa, jakie kiedyś było wojsko? Był hrabia, był jakiś tam właściciel i byli chłopi pańszczyźniani, którzy byli żołnierzami. I od tego się zaczynało. Także to jest bardzo ściśle związane, co prawda. W tej chwili ta armia jest troszeczkę inna, no ale jak najbardziej. No może tradycje zostały, nie? Tradycje. Ale zespół będzie występował, będzie orkiestra wojskowa 40-osobowa. Po prostu sama atrakcję wojsko szykuje. Naprawdę aż, żeby nie powiedzieć, że szelki spadają same. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo. Tak, słuchamy panią. Halo, dzień dobry. Dzień tak, dobry. Słuchamy, jest pani na antenie. Ja mam drzewko hibiskus i liście zaczęły takie żółknąć. Pięknie kwitnie od lipca, ale liście musiałam wyciąć, bo zwiędły, żółte się zrobiły. Ale które liście? Na wierzchołkach pędów czy na... Na całych gałązkach. Na całych gałązkach? Tak, tylko czubki są zielone. Czy sprawdzała pani pod liśćmi, czy nie ma jakiejś tam pajęczynki przez przypadek? Nie, właśnie na liściach... Trzeba by było sprawdzić, czy tam przędziorków czasami nie ma, bo to też może być problem. Aha. No, to tak może być, bo jeżeli wierzchołki są zielone, może też być problem z azotem. Z azotem? Tak, ale to najpierw trzeba by było wszystkie zobaczyć rzeczy i znaleźć przyczynę, a na końcu zająć się nawożeniem, bo przyczyną mogą być szkodniki. I na te szkodniki jaki... Proszę panią, najpierw trzeba je znaleźć i potem w zależności od tego, co się znajdzie, to się stosuje, bo inne preparaty są na mszyce. Inne są na przędziorki, tak? Także tutaj trzeba by było to zidentyfikować. Bo wstępnie żeśmy opryskali miedzianem. No miedzian to jest na choroby grzybowe i praktycznie no, ten miedzian raczej w okresie bezlistnym powinien być stosowany. I tak na liście to tak rzadziej w okresie wegetacji. Ale ma szerokie działanie, bo jest fitosanitarny, jak to ktoś powiedział. I działa na grzyby, i działa na bakterie. I jak faktycznie nie do końca wiadomo, co jest, to ten miedzian taki... A karate, no raczej na mszyce i na jakieś muchy i szkodliwe, to tak, nie? Ale słabiej na przędziorki. Słabiej na przędziorki, no, to mówi pani, że to mogą być przędziorki. Mogą być, ale to trzeba najpierw sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda. A na tych liściach się pojawiły takie plamki jasne. No to właśnie mogą być przędziorki. Przędziorki. No, najpierw takie małe, jaśniejsze plamki, a potem te liście zrobiły się marmurkowate i pani je, no to mogły być przędziorki. I na niektórych były takie czarne punkciki. No to już nie. To może być skutek tego przędziorka, że ono słabiej w tych miejscach, bo proszę państwa, w tym roku bardzo, bardzo dużo, że tak powiem, szaleją choroby grzybowe. Mimo takich temperatur właśnie mączniak i to powiedzmy sprzyja, że tak powiem, rozwojowi tych chorób grzybowych, a jednocześnie te wszystkie typu mącznik, przędziorki, zaczęły działać w ogrodach. Kiedyś mączlik to był w zasadzie w szklarniach, a w tej chwili jest w ogrodach, bo temperatura jest taka, że on się bardzo dobrze czuje. No. Ja mam na balkonie stać w doniczce, a mogę to wysadzić na działkę? Nie nadaje się hibiskus do zimowania na działce. Nie, niech zostanie na balkonie na zimę do domu.
Albo do jasnej chmury. Na balkonie się nie nadaje na zimę, bo nie przezimuje. Nie przezimuje. Nie przezimuje? Nie. Tutaj... A jak mam szklarnię, to do szklarni? O, jak najbardziej. Pewnie będzie bardzo wdzięczna ta róża chińska. Osłonić, ale nie mam ogrzewanej. Bardzo dobrze. Tak? Aby nie było mrozu. Minus jeden, minus dwa, to już trzeba, że tak powiem, uciekać. A jeżeli będzie temperatura od zera do plus pięciu, jak najbardziej. Z tym, że... Tak. Na przyszły rok, jeżeli pani to przetrzyma tego hibiskusa, to ma pani działkę, czy powiedzmy teren, gdzie ogród, to wysadzić. Na lato, tak. Wziąć donicę z dużymi otworami na dole i z donicą wsadzić do ziemi. Donicą? Z donicą, bo... Ale na przyszły rok. Na przyszły rok. Ale dopiero po przymrozkach, czyli tamten 15 maja, tak jak tam mamy te terminy, to po 15 maja wysadzić do gruntu, one wtedy puszczą korzenie i będzie bardzo fajnie, ale dlatego z donicą, że pani musi znowu na zimę to wykopać. Na zimę trzeba te ochronić. Tak, obciąć te korzenie, które tam będą na zewnątrz, ale to bardzo wzmocni tą roślinę. Ale jak pani pięknie przezimuje, to pani będzie żal Dziękuję wysadzić. Bardzo. No takie piękne kolory są, No naprawdę, szkoda mi tych liści i tego. Na te przędziorki jest jakiś nawóz, jakiś, żeby... Preparat się nazywa Ortus, tylko ciężko mi powiedzieć, czy jest w małych opakowaniach. A jak? Ale powinien być. Ortus. Jak się nazywa? Ortus, przez TH. Przez TH? Ochtus? Nie, Ortus. Ortus, tak? Taka pasma. Ochtrus. O-R-T. H-U-S. Dobrze, i pytać w sklepach o preparat na przędziorki, to jeżeli nie ma w małych... Na przędziorki, dobrze, dziękuję bardzo. A jeszcze taka sprawa. Czy mogę wiosną poobcinać, żeby tak ładnie była, tak, bo teraz to takie są właśnie... Jak najbardziej, jak najbardziej. Hibiskus lubi cięcie i wtedy on się zagęszcza. No właśnie, zauważyłam, bo dostałam to w prezencie, a tak właśnie tego. I właśnie w tych liściach dużo pączków, no ale co, te liście chorują i pączki też się zrobiły żółte. No tak, bo jeżeli nie ma liści, nie są dożywione i tak to jest. Natomiast na pewno może pani na wiosnę zobaczyć, bo powiedzmy... Te opadanie liści spowoduje, że część pętów zaschnie, czy na części pęd zaschnie i można nawet do połowy te pędy skrócić. I wtedy ona się i zagęści, i powinno być wszystko dobrze. Dobrze, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Co sobotę słucham właśnie, jestem słuchaczką. Bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Również życzymy wszystkiego najlepszego. To były przędziorki, proszę państwa. Teraz pędrak, który zaatakował w tym sezonie trawnik pani Kasi z Zielonki. Jak sobie z nim poradzić, pyta. Oj, wronę wpuścić. Proszę państwa, krety też sobie bardzo dobrze radzą. Dziki sobie bardzo dobrze radzą. Oczywiście z pędrakami, ale i z trawnikiem. Więc cóż? No ciężka jest walka. Ciężka jest walka z pędrakiem i ja swego czasu miałem takie siedlisko, że tak powiem, na powierzchni niedużej, około metra kwadratowego. Załatwiłem to w ten sposób, że środkami chemicznymi. No jakimi? Niestety. Niezarejestrowane? Niestety, nie ma żadnego zarejestrowanego, ale te, które szkodniki gryzące, ssące podlałem, z tym, że trawnika się nie uratuje. Jak one już weszły, to... Czyli razem z trawnikiem. Razem z trawnikiem. Tak. Proszę państwa, no tym mało optymistycznym akcentem kończymy to dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Kołacz, pan Henryk. Do widzenia. Kołcon byli moimi gośćmi, a jutro spotykamy się, pani Małgosiu, w Minikowie. Zapraszamy tam również naszych słuchaczy. My mówimy państwu do usłyszenia za tydzień. 5 minut po 12 w audycji Raz na Zielono. Radio PIK. www.radiopik.pl